Siemano! Kurwa. Siem się tam. Jeszcze raz. Siemano w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jest część druga nauki jazdy na pit bajku. Przygotowujemy panią do wyścigu. Zaczynamy. No więc zaczynamy. Pokaż jak odpalasz za pierwszym razem. Dobrze, proszę pana, ale za pierwszym razem to może nie odpalę. Już mamy, więc jest dobrze. Trochę jeszcze wprawy nabierzesz i będzie... To samo co ostatnio. Nie, w takim tempie to będzie ciężko się nauczyć, więc lecimy od razu z grubej rury. Ruszyłaś dobrze, bo tak ogólnie się rusza na wyścigach. W sumie jest trawa śliska i nie łapie ci tak przyczepności, więc tak ci będzie łatwiej się nauczyć. Jak? Cały gaz i sprzęgło szybko. Ochraniacie ma, nic ci nie będzie. Jazda na kole. No wyszła ci ta jazda na kole, ale... Fajnie było. Zaprezentuj drugi raz. Nie umiał. A to się nie nagrywało tu, no nie? Jezu, szkoda, bo piękne to było. Dobra, kamerowujesz mnie? Tak, od teraz tak. Lecimy z hardkorowym poradnikiem. Już nie będzie... Co? Nie będzie to... Ale dlaczego? No bo tak! Ale dlaczego? Bo co? Bo tak ruszyłam? Tak, tak, i tak ci będzie łatwiej. Tak ci będzie szybciej się do wyścigu przygotować. Nie, bo jestem nerwowy. Odpalasz? Człowiek. Ale dobrze mi dawałam gazu, tak, tak. Mogę dawać tak mu troszkę więcej, tak, no nie? Tak. To już tak na chillku, nie? Po prostu za szybko sprzęgło puściłaś, dlatego. Ja nawet nie wiem, co ja zrobiłam, byłam przerażona. No i czemu jak ty zaczynasz nagrywać, to mnie tam? Ej, to jest... Wyłączone to było, lol. Czekaj, masz te kapny. Teraz się udało ruszyć perfekcyjnie po prostu. Cześć. Gorąco mi jest i to tak fest. Co? Teraz spróbuj pić dwójkę. Ale że od razu teraz, czy że jak jadę? Teraz jadę. Oh my god. Ma dwójkę! Ej, ogólnie na dwójce to się lepiej jeździ, co można tak bardziej tym gazem operować i czuję się pewniej. Nie ma te? Jednym albo dwoma? No. W sumie dwoma. No. Ważne, żebyś się po prostu trzymała, nie? Bo jak no. Trzymasz całą ręką, wypuszczasz całą rękę, no i cię od razu do tyłu zrywa. Tak to ci to przynajmniej dwa palce trzymają kierownicę. Czy ty chcesz, żebym ja robiła to, co zrobiłam przed chwilą? No nie do końca, ale... No ja cię nauczę agresywniejszej jazdy. Dobra, moja agresywna jazda to jak na razie jest taka, że sobie ledwo radzę jechać tym. Trzymasz sobie ten sprzęgło. Jednym palcem albo dwoma. No. Teraz się jedzę. To ty, ile ty jeździsz? A ja się no. Dopiero uczę. Jedna nóżka na podnóżek zawsze. Okej. Okay. Zawsze tak. No. Bo tu masz pod hamulcem zawsze. Dobra. Zachylasz się troszkę do przodu. Odruchowo przed chwilą nawet tak zrobiłam. Dajesz mu gazu więcej, nie musi być to dużo, nie musi być to nawet pół gazu, tak? No. Tylko tak trochę, tak. To... No. Nie będziesz czuła, bo wiesz, trawa jest teraz śliska. No dobra. Nawet cię nie wyrwie do tyłu, nawet jak będziesz siedzieć normalnie, tylko no. Po prostu daj mu więcej gazu. Jezus Maria, czego ty mnie chłopie uczysz? Jak ja się dopiero zaczynam uczyć jeździć, na tej dwójce mi się w miarę spoko jechało. I jak jechałam? Jak sierota, czy nie? Nie, dobrze ci szło. Ale wiesz, że ty już jeździsz trochę, ja się dopiero uczę. Czego ty mnie uczysz? Dobrze, dobrze, dobrze. Po plecaku mi nie jeździ. Dobrze było, ale po plecaku mi nie jeździ. Zawsze odruchanie.
Żyje, jest dobrze. Ja dole. Wiedziałam, że dzisiaj to zaliczę. Pokaż rękę. Pokaż rękę. Stałoś co? Nie, dostałam ten, cała rękę mi zgniotła, palce dwa mi zgniotło. Pokaż. O k***. Ała. I boli, to tak fest. Dobra. K***, chyba złamałam palce. Jak boli, ole. Dawno takiego bólu nie czułam. O ja wie. Spokojnie, siadaj. Ja nawet na to nie patrzę, bo nie dam rady. To jest pamiątka po pitbajku. Tak się jeździ na pitbajku, że się nie na ten. Na szpitalu. Jest godzina. Prawie 12. Nasza jazda aktualnie jest zakończona na bardzo długi czas. Nie, no 2 tygodnie. Nie, za 2 tygodnie to dopiero do kontroli. The next day. Witamy Was w następnym dniu. Zobaczcie, co tu się stało. Mały wypadeczek był. Mogłam więcej dananków jeść, jak byłam mała. Boli? Trochę boli, ale wiesz, jest szyna, to nie boli aż tak. No niestety palec złamany, ale nie poddajemy się. Nie poddajemy się, lecimy dalej. Tydzień czasu i lecimy dalej. Nie no, może 2. Także zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrypcję. I liczcie na to, że palec się szybko zagoi. My tymczasem się z Wami żegnamy i do zobaczenia w następnym odcinku na kanale.